Witam się jeszcze raz. Dobry wieczór u mnie i dzień dobry u pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, ja przeczytałam przed chwilą kartę praw dziecka pacjenta, która widnieje na stronie NFZ-u i tam jest bardzo wyraźnie napisane: masz prawo do stałego kontaktu z najbliższymi, twoi bliscy mają prawo być z tobą w szpitalu, tylko w wyjątkowych sytuacjach lekarz decyduje, że nie mogą oni z tobą przebywać. Ja rozumiem, że w tym momencie jest wyjątkowa sytuacja, a jak to wygląda w rzeczywistości? Kto w tym momencie decyduje o tym, czy rodzic może zostać dzieckiem, z dzieckiem zakażonym w szpitalu, czy nie? Tak, jest wyjątkowa sytuacja i to bardzo różnie wygląda w zależności od szpitala. Może decydować lekarz, ordynator oddziału, może decydować dyrektor, może decydować wojewoda, bo też są takie pisma i takie zalecenia przesyłane. Także w tej chwili u nas ta liczba zakażeń jeszcze nie jest taka duża, ale rośnie. Wiemy, że jest chyba ich więcej niż jest podawane, bo jednak jest mało testów wykonywanych. Są pojedyncze przypadki chorych dzieci, ale na pewno to się zwiększy. Stąd po prostu ten mój apel był taki, żeby zapobiec takiemu chaosowi i żeby te zalecenia były jednolite dla wszystkich, żebyśmy też wiedzieli, jak się poruszać, żeby nie było takiej sytuacji, kiedy nagle jest strach, przerażenie i czasem nieracjonalne te decyzje są podejmowane. No właśnie. I teraz proszę powiedzieć, co pani proponuje, bo ja czytałam pani wypowiedź i czytałam też petycję, która zostanie wysłana do ministra zdrowia i pani mówi w niej wyraźnie, że zresztą ja nie będę mówić, co pani mówi, bo jest pani ze mną i więc powtórzę pytanie. Co pani proponuje? Jakie rozwiązanie, jakie ujednolicenie tych zaleceń? To znaczy tak, proponuję, to zaraz może o tym powiem, ale chciałabym, żeby się minister z konsultantami, zwłaszcza z konsultantem pediatrii krajowym i z konsultantem do spraw zakażeń czy epidemiologiem, psychiatrą może też dziecięcym, pochylili nad tym, jak tą sytuację rozwiązać. Mnie się wydaje, że to znaczy bezsprzecznie wiem, że rodzic powinien być przy dziecku, i to rodzic przy dziecku zakażonym tym bardziej i rodzic przy dziecku niezakażonym. Myślę, że łatwiej będzie w naszej sytuacji podjąć dyrektorowi decyzję czy lekarzowi, żeby niezakażone dziecko zostało z tym rodzicem, chociaż tak jak szpital w Bydgoszczy podtrzymał swoją decyzję, że tylko mamy karmiące piersią mogą przebywać z dzieckiem lub jeżeli dziecko jest w stanie zagrożenia życia, a także z dziećmi niepełnosprawnymi, ale no nic nie mówi się o dzieciach, nawet takich niemowlakach, które nie są karmione piersią, a u nas niestety sytuacja w Polsce nie wygląda rewelacyjnie, jeżeli chodzi o karmienie piersią. Więc nawet przy tych dzieciach zdrowych już wiemy, że rodzic nie będzie mógł przebywać. Jest wydane rozporządzenie głównego inspektora sanitarnego, w zasadzie nie rozporządzenie, takie zalecenie, że jeżeli dziecko jest chore i mama jest chora, mogą być hospitalizowani razem. Natomiast sytuacja jest dużo groźniejsza, jeżeli dziecko jest zakażone, jeżeli ma test, a mama nie. Co prawdopodobnie pewnie tylko opóźni to rozpoznanie, ale w takim stanie dziecko musi być hospitalizowane samo. I ja sobie tego nie wyobrażam, bo to dziecko, które jest zakażone, to będzie miało najtrudniej, dlatego że do niego musimy podchodzić w kombinezonach, w maskach, no wszystkie te procedury, musimy wszystkich procedur przestrzegać, więc taki mały człowiek wyrwany po prostu z tego środowiska domowego i wrzucony do szpitala, gdzie chodzą tylko osoby w ten sposób poubierane, no to dla mnie to jest naprawdę trudne do przewidzenia, co się może zdać, potem jakie to mogą być skutki emocjonalne, psychiczne na przyszłe życie. A to, co proponuję, to uważam, że jedna osoba z dzieckiem, obojętnie, czy to jest dziecko zdrowe, to znaczy niezakażone, bo wiadomo, że są hospitalizowane dzieci na inne choroby, ale mówiąc zdrowe, to mówię niezakażone wirusem, powinna być przy nim jeden opiekun, który nie powinien wychodzić ze szpitala, no bo to jednak jest zagrożenie, jeżeli będzie wychodził do sklepu, będzie stykał się z członkami innymi rodziny.
Więc no po prostu rodzic mógłby podpisać taką zgodę, że będzie przebywał z dzieckiem i nie będzie się komunikował na zewnątrz. Natomiast oczywiście z dzieckiem zakażonym uważam, że to rodzice powinni, czy opiekunowie podejmować taką decyzję, nawet jeżeli nie mają potwierdzonego tego wirusa, czy chcą przebywać, czy nie. Czyli rodzic, który przebywa z dzieckiem w szpitalu, gdyby mogła Pani się odwołać do swojego własnego doświadczenia, ja powiem to wprost, czy on przeszkadza, czy on pomaga personalnie? On pomaga i my to wiemy, my pediatrzy wiemy, że rodzic pomaga, dlatego że rodzic wykonuje większość rzeczy przy dziecku, czyli nie wiem, karmi, mierzy temperaturę, przebija, jeżeli to jest małe dziecko, myje, czyta, uspokaja, pomaga przetrwać dziecku i pomaga wytłumaczyć dziecku te wszystkie trudne procedury, które są w szpitalu. Także niewątpliwie pomaga, bardzo często pomaga również w różnych bilansach prowadzonych, płynów, także pomaga. My nie mamy w ogóle personelu na co dzień, żeby sobie pozwolić na to, żeby rodzica nie było. Już nawet z takiego punktu tylko medycznego, nie mówię już o aspekcie żadnym psychologicznym. Natomiast w tej sytuacji, kiedy część osób idzie na kwarantannę, część osób idzie na zwolnienia, część osób zajmuje się dziećmi w domach, jesteśmy bardzo skurczeni pod względem personelu, zarówno pielęgniarskiego, położniczego, jak i lekarskiego, więc ja tego sobie nie jestem w stanie wyobrazić, jak to ma wyglądać. Nie chcę straszyć rodziców i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i po to ta petycja, żeby teraz jakiś czas zastanowić się i podjąć jakieś racjonalne decyzje, a myślę, że można. I nie zostawiać z tym, bo z tym problemem właśnie samych lekarzy czy dyrektorów, bo będą nieracjonalne decyzje podejmowane w strachu, w lęku, ponieważ nie ma żadnych zaleceń, nie wiedzą, jak to zrobić. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze zapytam o jedną rzecz. Z Pani doświadczenia, jak to wygląda? Czy obecność rodzica, mówiła Pani o wszystkich zabiegach pielęgnacyjnych i o tym, w jaki sposób rodzic pomaga przy tym i właśnie jest jeszcze ten aspekt psychologiczny. Czy Pani widzi to i dostrzega przez te wszystkie lata pracy z dziećmi i pomaganie w leczeniu dzieciom, czy obecność rodzica wpływa znacząco na proces zdrowienia u dzieci? Czy to nie ma w ogóle żadnego znaczenia? No jest to olbrzymie. Mamy na to już badania naukowe, nawet nie tylko moje obserwacje, prawda, które mogą być nieobiektywne. Ja pracuję na oddziale intensywnej terapii, prowadzę głównie wcześniaki, dzieci ze skrajnie niską urodzeniową masą ciała, czy noworodki niewydolne oddechowo. I wiemy od momentu, kiedy, brzydko mówiąc, wpuściliśmy rodziców na oddziały, kiedy się przestaliśmy ich bać, że przyniosą jakieś zakażenia, bo taki był czas, że baliśmy się, że przyniosą rodzice nam z zewnątrz zakażenia. Się okazało, że to środowisko szpitalne bardziej zakaża niż to środowisko domowe, to w tym momencie dzieci zaczęły nam szybciej zdrowieć, szybciej dochodzą do siebie. Od momentu, kiedy jest w ogóle kangurowanie i można kangurować te małe wcześniaki, które ważą tam po 500 gramów, 1000 gramów, kiedy mamy mogą przytulać, to dzieci nam szybciej zdrowieją. Osiągają większą masę ciała w krótszym okresie, lepiej się rozwijają. Na to są badania naukowe. Także, natomiast moje obserwacje również są takie, że to pomaga dzieciom, nie ma takiej traumy. Piszą do mnie teraz ludzie dorośli, którzy mówią, że w tym wczesnym okresie dzieciństwa byli zostawieni i przeżywają do tej pory. Mają po lat 30, 40 i oni to pamiętają i uważają, że to jest jedna z największych traum w życiu, jaka je spotkała. Także no niewątpliwie rodzic jest potrzebny ze względu tego psychologicznego. Ja bym nie chciała, żeby teraz mamy epidemię koronawirusa, a żebyśmy potem nie mieli po prostu problemów jeszcze większych związanych z tym pobytem dziecka samego w szpitalu. A boję się również tego i od tego się ta cała akcja zaczęła, że zadzwoniła do mnie pacjentka, półtora rocznego dziecka, które gorączkowało, chorowało i ta choroba się przedłużała i poprosiłam ją, żeby zgłosiła się do szpitala, żeby jednak lekarz zobaczył, bo lekarz rodzinny leczył przez telefon, to leczenie nie przynosiło skutków i mama powiedziała, że ona nie pójdzie do szpitala, bo dowiedziała się, że zostanie rozdzielona od dziecka.
I wtedy zastanowiło mnie to, co się może jeszcze wydarzyć. Czy rodzice są w stanie zaszkodzić dziecku? Oczywiście nie intencjonalnie, ale po prostu bojąc się, że to dziecko zostanie samo w szpitalu. I myślę, że takie przypadki też mogą być. I my musimy również zabezpieczyć rodziców przed tą traumą, żeby nie musieli podejmować takich wyborów, żeby wiedzieli, czuli się bezpiecznie, że mogą być z tym dzieckiem, że mogą swojemu dziecku pomóc. Myślę, że no nie dojdzie do takiej sytuacji, żebyśmy nie mogli przebywać ze swoimi dziećmi w takim trudnym okresie. Oczywiście. Pani doktor, ja mam prawie 43 lata i byłam dzieckiem, które było w szpitalu samo przez dłuższy okres życia, kiedy miałam 2 latka. I do dzisiaj pamiętam to, chociaż wydawać się może, że dzieci 2-letnie jeszcze nie mają, już jeszcze nie mają takiej pamięci, żeby pamiętać różne wydarzenia. Natomiast faktycznie jest to taki okres niesamowicie traumatyczny, który zostaje w człowieku. I z tego miejsca bardzo osobiście, jak i w imieniu wszystkich rodziców, bardzo, bardzo chcę podziękować Pani i wszystkim innym lekarzom, pediatrom, którzy myślą tak jak Pani i wiedzą, jakie to jest ważne, żeby rodzic mógł przebywać razem z dzieckiem. Także bardzo Pani dziękuję, bardzo dziękuję za tę akcję i mam nadzieję, że dołączy do nas mnóstwo rodziców i mnóstwo innych instytucji, fundacji, być może stron takich jak nasze, które zajmują się problemami dzieci i rodziców i że wspólnie będziemy w stanie zmienić albo wpłynąć na decyzję zarówno Rzecznika Praw Pacjenta, jak i Ministra Zdrowia i wszystkich innych osób, które są decydentami w tej sprawie. Także... Tego sobie też życzę i dla naszych pacjentów i mam. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Pani doktor. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.